Cześć, ja mam na imię Małgorzata, a to jest Rysiowlog. Dzisiaj zaczynamy nietypowo, bo jak widzicie, nie jestem u siebie, tylko jestem u Małgosi, Małgo tylko nit. Widzicie, co robimy? Robimy ciasteczka dla wystawców na jarmark. Przychodzę dzisiaj do Was z Rysiowlogiem bardzo specjalnym, bo o krakowskim jarmarku wełny. I on będzie inny niż wszystkie, bo nie siądę w fotelu i nie pokażę Wam, co było na targach i co kupiłam, tylko nagrywam to w czwartek przed sobotą targową, w dniu, w którym zaczynam przygotowania do jarmarku. Dzisiaj robimy ciasteczka dla wystawców. Słuchajcie, jest ze mną gość specjalny, właściwie to ja jestem gościem w jego domu i to jest znany Wam pewnie z woreczków Lusi Nimbosław. Tak, Nimbuś? Kochaniutki, ukochany. O, jak na mnie patrzysz. Życzę Wam, żeby inni na Was tak patrzyli, jak Nimbo na mnie. Jest czwartek, nie czwartek. Jest piątek przed jarmarkiem. Jest 22 w piątek. Czyli jutro rano wszyscy wstają na targi, a my z Gosią, Małgą tylko nit, jedziemy zawieźć sprzęt na halę, w której odbędą się targi. W bagażniku mam przedłużacze. Aha, dobra, nic nie widać. Jedziemy teraz na halę i spotykamy się ze wszystkimi organizatorami. Będziemy działać tam na pewno do północy, a pewnie dłużej. Cześć, witam się z Wami jeszcze raz. Jestem już w domu po jarmarku i taki plot twist, nic nie nagrałam na jarmarku. Od momentu, jak weszłam na halę, nie nagrałam niczego, skupiłam się przez te kilka godzin wyłącznie na rozmawianiu, na spotykaniu ludzi i oczywiście na zakupach. I o tych zakupach właśnie dzisiaj Wam opowiem. Jestem w samym środku majówki. Obejrzałam już vlogi, które wyszły. Obejrzałam Anię Knitting Nurse, obejrzałam Irenę Mocherowy Projekt i obejrzałam i Małgorzatę Lejman. Także już wiem mniej więcej, jakie są opinie, co się działo i tak dalej z innych źródeł niż moje własne. Ale jestem ciekawa, jeśli wyjdą jeszcze jakieś vlogi, to na pewno jeszcze będę oglądać te vlogi jarmarkowe, bo jestem bardzo ciekawa, co tam było. Jeśli chodzi o materiały z hali, pokaz stoisk, to zachęcam Was do zajrzenia na stronę Dziergamy na polu i tam w relacjach były udostępniane wszystkie zdjęcia i filmy, jakie ktokolwiek przesłał, oznaczając Dziergamy na polu. I tam, jeśli ktoś nie był na jarmarku, a chce zobaczyć, jak wyglądał rozkład sali, jakie były stoiska i co na tych stoiskach było, to Was zachęcam, żeby zajrzeć właśnie do Dziergamy na polu. A propos Dziergamy na polu, to muszę tutaj wyjaśnić jedną kwestię. Od niedawna zostałam zaproszona do współorganizowania wydarzeń, które zrzeszają krakowskie dziewiarki i które organizują właśnie dziewczyny z Dziergamy na polu. Więc ja w tej organizacji jestem od niedawna, gdzieś od marca i dołączyłam w momencie, kiedy już targi były praktycznie całe zorganizowane. Wiem, że te prace nad targami trwały od wielu, wielu miesięcy, więc jak ktoś mi gratuluje tych targów, a było, tak, to ja dziękuję. Ale te gratulacje w zupełności należą się dziewczynom z Dziergamy na polu, ale nie mnie, i włóczykijkom. Natomiast ja dołączyłam na tyle późno, że wszystko już było zorganizowane, jedynie miałam okazję brać udział w takich ostatnich przygotowaniach, to jak widzieliście na filmiku, w pieczeniu ciasteczek, w dowożeniu przedłużaczy i takich innych rzeczy. Natomiast w momencie, w którym ja dołączyłam, targi już były zorganizowane do tego stopnia, że kiedy sprzedaż biletów ruszyła 14 lutego, to ja zakupiłam swój własny bilet, no bo nie byłam wtedy jeszcze organizatorką. Kupiłam swój własny bilet, kupiłam bilet na rejs, a dostałam w prezencie od koleżanki bilet na rejs, dlatego mogłam go komuś podarować. I tutaj dochodzimy też do rejsu, bo rejs na moim rozdaniu wygrała Hania, którą serdecznie pozdrawiam. Jednak Hania z przyczyn rodzinnych nie mogła pojawić się na rejsie, o czym mnie oczywiście poinformowała.
i spośród osób, które spełniły warunki pod filmem rozdaniowym, wybrałam kolejną osobę i to była Monika Kosek, która była na tym rejsie i poznałyśmy się chwilę wcześniej na hali targowej tam. Pozdrawiam serdecznie Gamunia Koskowego. To tyle, jeśli chodzi o takie dziwne kwestie, czy tam... Bo jak się ktoś mnie pytał wcześniej, czy ja organizuję targi, to ja zawsze zaprzeczałam. No bo ja ich nie organizowałam. Natomiast w marcu dołączyłam do Cierkamy na Polu i w sumie nic nie robiłam przy tych targach, ale o wszystkim wiedziałam. I w dalszym ciągu ich nie organizowałam, więc w dalszym ciągu mówiłam, że nie organizuję. Zwłaszcza, że kupiłam sobie bilet jak każdy normalny uczestnik tej imprezy. Więc nie czułam się organizatorką, tylko takim pomocnikiem. O, to jest dobre słowo. Dobra, ale koniec o tym organizowaniu. Przejdźmy do tego, co najprzyjemniejsze, czyli do zakupów. Na pierwszy rzut wskakuje ten wielki wór od Lusi z tym wspaniałym kotkiem. A tego kotka widzieliście już na początku tego filmu, tylko w dorosłej postaci. To jest mały Nimbus. Słodki, prawda? Jaki ma brzuszek tu? To jest mały Nimbus. Duży jest chyba jeszcze słodszy, ale Lusia narysowała jeszcze jak był mały. I ten worek od Lusi, zobaczcie, jaki jest gigantyczny. On jest też wypełniony niemałymi zakupami. Ale zobaczcie, jaki wielki. W porównaniu do mojej głowy, a ja nie jestem małą osóbką. Zobaczcie. Nawet na szerokość nie zasłania. Więc ten wielki wór, który jest torbą, szoperką albo plecakiem, tak się wtedy nosi na jedno ramię. Ten wór zakupiłam sobie u Lusi za 120 zł. Uważam, że to była świetna inwestycja, dlatego że jest mega pojemny, jest z takiego grubego płótna. Ma grubaśne sznurki, szeroką, wygodną rączkę i jest w stanie pomieścić wszystko. Naprawdę, nawet dziecko średniej wielkości tam wejdzie. Jeszcze ma tak ładnie wyprofilowany spód, zobaczcie, że nie tylko taki wór, że wszystko spada na dno, tylko jeszcze ma takie ładne dęko tutaj. Jak tak patrzyłam po czacie krakowskiej dziewiarek i dziewczyny wysyłały, co kupiły, to miałam wrażenie, że w każdych albo w prawie każdych zakupach było coś od Lusi. Pewnie dlatego, że był duży asortyment i w różnych rozmiarach można coś było kupić. Ale inną kwestią są po prostu te słodkie grafiki. No, to jest po prostu piękne i nie ma na to innego słowa. Dobra, wracam do Was po krótkiej przerwie. Musiałam męża wyprawić z domu, żeby mieć święty spokój. I on wyszedł. Ja w międzyczasie obrałam kilka szparagów. I teraz przechodzę do otwarcia mojego magicznego wora z zakupami, a jak widzicie, jest ich dużo. Po kolei wyciągam, nie ma tu żadnej filozofii, to co mi podejdzie pod rękę. Uwaga. To jest jedno ze stoisk, które planowałam odwiedzić i odwiedziłam. I tutaj mamy z firmy Mokosza, to jest napisane Przędza, ale to się nazywa Przetwórnia Runa Mokosza. 63% baby alpaka, 30% jedwab, 7% extra fine merino, ręcznie farbowana roślinami, kolor cebula, bardzo do mnie pasuje. I żarcik. Waga 50 gramów, 450 metrów. W ogóle nie wiem, na co to kupiłam, bo nie miałam na to żadnego planu, ale to jest takie mięciutkie i to jest totalnie zastępstwo moheru. To jest to... Nie wiem, czy to widać, ale to jest takie mięciutkie, to w ogóle nie jest ani trochę szorstkie. Nie wyobrażam sobie, że to by mogło kogokolwiek gryźć. To jest takie puchate, jak mały kotek. O, tak wam powiem. W sumie 63% baby alpaka, no to jest mała alpaczka, tak? No to jak baby alpaczka, takie jest mięciutkie. Nadruty od 2,5 do 4,5. Tak to wygląda. Pokażę wam nitkę może. Pojedynczo. Tutaj gdzieniegdzie są takie plamy, jak to ręczne farbowanie. Zupełnie mi to nie przeszkadza, wreszcie to dodaje uroku. Tutaj mamy właśnie taki, trochę taki ciapek, taki kakaowy odrobinę.
I tego kupiłam jeden motek, to kosztowało około 100 zł, nie pamiętam dokładnie, ale coś w ten deseń. Ten jeden motek. Kolejne motki to będą zakupy od Misnicki, ale kolor. On jest troszeczkę ciemniejszy w rzeczywistości, nie jest aż taki jasny. Jest taki. Nie taki, jest taki właśnie. I to jest kolor, który ma świecić w świetle UV. Tak jak ten. I tak jak ten. Także te trzy kolory to są skarpetkowe włóczki od Misnicki. Oczywiście, że kupiłam je z myślą o halloweenowych skarpetach i żakardach. Tak patrzę na te kolory. To jest po prostu. Patrzę. Tu jest za jasny, tu jest za ciemny, tu to w ogóle przekłamany. Ten pomarańczowy jest trudny, ale to jest po prostu bardzo intensywna paleta kolorystyczna tutaj. Jest fioletowy, pomarańczowy i zielony. To jest włóczka skarpetkowa, czyli 75 albo 80% merino, coś między 70 a 80. Nie wiem, bo nie było etykietki żadnej. I 30 maksymalnie procent tam jakiś nylon albo jakaś nitka, taka jak to w skarpetkowych. I powiem wam, że jak skupowałam na stoisku Misnicki, to te włóczki wydawały mi się trochę trzostkie w porównaniu do wszystkich innych, które ona miała, bo tam wymacałam, wymacałam, a w końcu zdecydowałam się na te. Te zostały wyciągnięte ze specjalnego pojemnika spod stołu, bo ja do Misnicki napisałam wcześniej, dlatego że w kalu pisankowym jedna z dziewczyn pokazała, że robi właśnie z takiej włóczki świecącej, nie wiem czy w ciemności, czy w UV, od Misnicki. I że można coś takiego zamówić. I ja do niej napisałam, ona napisała, że ma jakieś pojedyncze motki i że przywiezie. No i przywiozła. I to było tak, że ja najpierw wymacałam te wszystkie ściany, tam, to co tam wisiały, te percelki, a na koniec dopiero ona otworzyła pojemnik i mi pokazała. Więc wtedy wydawało mi się, że te motki są szorstkie. Ale teraz jak je biorę, to one są mięciusieńkie. To ja nie wiem, jakie musiały być te. Ja tam pewnie macałam jakiś jedwab, albo ten bamburino, albo coś jeszcze lepszego. No bo teraz to jest normalnie mięciutka wałęka. Nie wiem, jakim cudem mi się to mogło wydawać szorstkie. Nawet po tej mokoszy, po tej baby alpace to się nie wydaje szorstkie. Nie wiem, jak do tego doszło. W każdym razie kupiłam jeszcze czwarty motek, który był prezentem. Właściwie to nie prezentem, a spłatą długu. Miałam jeszcze taki błękitny. I ten błękitny dostała Monika, matka przełożona z naszej krakowskiej grupy, dlatego że kiedyś, jak jechałam na śniadanie dziewiarskie, to zapomniałam robótki. Ale tak totalnie nic nie było i była 9 godzina. Ja w tramwaju jeszcze sprawdzałam, czy może się nie przesiądę i nie wstąpię do e-dziewiarki stacjonarnie, ale e-dziewiarka w sobotę była czynna od 11, więc jechałam koło 9 na to śniadanie. Nie miałam niczego i zlitowała się nade mną właśnie Monika, która przywiozła mi swoje druty i jakąś niebieską skarpetkową włóczkę. Ja sobie wtedy zaczęłam dziubać te skarpetki i w sumie ich nie skończyłam. To jest jeden z moich projektów, które robię. Znaczy, odłożyłam, ale będę robić. W każdym razie jasno-niebieską włóczkę z tej serii kupiłam dla Moniki, żeby jej oddać tak naprawdę. To nie taki prezent, jak się spłaca długi, no ale powiedzmy, to była spłata długu bardziej niż prezent. Pokażę wam tu jeszcze, no to są po prostu moje, absolutnie moje kolory. Teraz będą trochę łagodniejsze kolory. A mianowicie zestaw od pana Martinslawa. To są dwa precelki, które ja sobie wygrzebałam w pojemniku z przecenami. Każdy z nich kosztował 65 zł. I tutaj mamy to żółte. To się nazywa kolor safron, czyli szafran pewnie. I to jest 100% Superwash BFN. Pokażę wam tutaj zdjęcie. Wiem, bo nawet pytałam, bo nie mogłam tego rozszyfrować. I ten pan mi powiedział, że to jest mocna włóczka i nadaje się na skarpety mimo braku tej nylonowej nitki. I że to jest taka jakby 100% naturalna włóczka skarpetkowa, ale o właściwościach tak jakby miała nylon. Tutaj jest 100 gramów 400 metrów. Kolor taki trochę ciemniejszy, bym powiedziała, niż ten, co ja tu widzę. To wam, o, tu może lepiej widać. Taki żółto-żółty. Ciapany w zielone i brązowe. Nie wiem, co z tego zrobię. Czy to będą rzeczywiście skarpetki? Kupiłam, bo był ładny kolor i bo była promocja. Bo to są.
nie wiem, czy wiecie, ale są trzy powody, dla których się kupuje włóczkę, jeśli nie kupuje się na konkretny bieżący projekt. Bo była taka ładna, bo była taka miękka, bo była na promocji. Tu mamy właściwie wszystkie trzy spełnione. A ta niebieska, wiecie, że ja nawet nie lubię niebieskiego, ale nie wiem czemu, no spodobało mi się. No, Comfy Merino, 100% Merino. Kolor Wisteria. To coś znaczy. To jest jakaś roślina. Sprawdzę w Google'ach i wam napiszę. Wydaje mi się, że to jest jakaś roślina, ta Wisteria. Też 100 gramów, 400 metrów. I taki kolorek farbowany ręcznie od pana Martins Laba. Z tej strony nawet coś się załapał, jakiś zielony z brązowym, czy z takim pomarańczowo-rudym. To są zakupy pod tytułem, nie wiem czemu to kupiłam. Znaczy, wiem czemu, ale nie wiem co z tego będzie. O. Jak najdzie mnie inspiracja, no na pewno to będzie fajne na jakiś żakard, ale z drugiej strony tutaj mamy całe połacie tego białego, więc nie wiem do jakiego koloru by to miało niby pasować. Ja w ogóle jestem cienka w kolory, także zawsze pytam o opinię kogoś, kto się lepiej zna na tym. Na pewno byłoby fajne na czapkę, tylko ja już mam sporo czapek. Dwie, ale wiem, że dla dziewiarek to nie jest dużo, ale po co mi więcej? Zobaczymy. Albo może po prostu zrobię coś na prezent, bo wiem, że mam amatorki niebieskiego w rodzinie. Dobra. O, a propos niebieskiego. Wstąpiłam też do Małgosi Ulof. I oczywiście wszystkie kolory, które ja bym chciała zakupić w większej ilości, już były wykupione. Dlatego kupiłam sobie taki piękny turkusowy motek. Myślicie, że to jest turkus, tak? Tutaj wam zbliżę. On ma takie ciapki, gdzie niegdzie takie zielono-brązowe, jakby tam jakąś kawą pochlapane. Niekiedy właśnie jest farbowanie takie jaśniejsze, takie jakby nie złapało. Niekiedy jest bardzo intensywne. Oto nawet jakaś różowo-fioletowa nitka się znalazła. Z tej strony też jakieś ciapy fioletowo, nawet zielonkawe. To jest jeszcze nieprzewinięte. Bardzo ładny kolor. I o dziwo, ten kolor chyba mi pasuje. Dzisiaj się na czarno ubrałam, chociaż nie powinnam w ogóle nosić czarnego, według pani kolorystki. Ale tylko to miałam z ręką. To mamy 100% Merino Single, 100 gramów, 400 metrów. Czekam na przewinięcie i to by było na tyle na temat. Ja nie lubię niebieskiego. Kolejne, słuchajcie, to jest pół worka dopiero. O dobra, to muszę wam to pokazać. To jest, słuchajcie, tak niesamowicie mięciutki. I taki ma kolor, jak widzicie w kamerze na zbliżeniu. Taki ciemnożółty, niesamowicie delikatny bambus z Colorido. Firma Colorido to jest w ogóle firma, która ma bardzo miłą obsługę zawsze na targach. Tam sprzedają dwie siostry i mąż jednej z nich. I mają takie plakietki. Siostra Ania, druga ma siostra, jakieś inne imię, nie pamiętam. I jest taki pan, wysoki, z plakietką szwagier, mąż, Krzysiek. I ten pan jest taki miły i taki zaangażowany. Pozdrawiam serdecznie w ogóle tę firmę. I tam kupiłam taki bambus 100%. Kolor ma, nazywa się cytrynowa lemoniada. Ja sobie inaczej trochę wyobrażam lemoniadę, bo to jest taki trochę... Zobaczcie. Przyłożę tu tego szafrana od pana Martins Laba. Tylko mi gdzieś spadł. Zaraz go podniosę i wam przyłożę. I zobaczcie. To, co dla pana Martins Laba jest szafranem, tutaj jest cytrynową lemoniadą, stąd te nazwy, no. Nie wiem, czy tak się powinno nimi sugerować. Ten żółty jest troszeczkę ciemniejszy i jest spójny właściwie z tym kolorem. Takim najciemniejszym żółtym, który się pojawia na tym precelku. I to jest, moi drodzy, 8 nitek, 100% bambus, 1000 metrów. Na szydełko i druty od 2 do 4. Tak wygląda tych 8 niteczek. To jest niesamowicie miękkie. Nie wiem, do czego to porównać. Może do wiskozy, ale ja nie miałam nigdy wiskozy. Więc najprędzej może do wiskozy. I ten moteczek, moi drodzy, ja kupiłam z 10% obniżką, dlatego, że było już po 16. Wychodziłam, to było krótko przed wyjściem na rejs, który odbył się o 17.30, ale musiałyśmy jakoś tak przed 17 wyjść. I ja między 16 a 17 kupowałam ten motek w Colorido, i wtedy już było minus 10% na wszystko. Cebula, odpowiedni kolor farbowania dla mnie. Cebula deal po prostu był na tych targach. Dobra, teraz będą dwa ostatnie zakupy. Jak możecie zauważyć, jeden z nich jest bardzo obfity, bo prawie pół worka zajmuje. Tu w środku mam 16 motków marcepana od Kropy.
Proszę bardzo, uwaga. Mam posprzątane, nie bójcie się, nic się nie stanie tej wełnie. Kropa wool. Kolor marcepan. Boże, mam nadzieję, że mi pasuje. Nie, no pasuje już. Tych 16 motków zakupiłam na kardigan z Hogwartu, który pokazywałam Wam w odcinku o planach dziewiarskich na ten rok. Zaraz podrałuję po książkę, przyniosę i pokażę Wam jeszcze raz, o który dokładnie chodzi. Ale póki mam włóczkę w rękach, ten kardigan będzie w takim kolorze właśnie beżowym i on na dole ma paseczki Hogwartu. Bordowy, żółty i bordowy. Kolory Gryffindoru, przepraszam. Bo można zrobić w 4 wariantach i z każdym domem można zrobić ten kardigan. I ja na targach kupiłam bordowy, bo żółty mam jakiś drop z Flora, z wymianki, którą sobie zrobiłyśmy z dziewczynami w styczniu. Ale nie miałam oczywiście tego głównego koloru i nie miałam bordowego. A bordowy kupiłam sobie, tu odchodzi metka. To jest Tatra Wool, czyli ten spod samiuśkich Tater. Szorstkie jak 150, jak myjka do garów, powiem Wam. Ale co mi tam, to będzie na kardiganie i to będą tylko 2 paseczki, także przeżyję. To jest 100% wełna naturalna, owcza, ser Zapodhala od Państwa z firmy Wólniej, czy tam Wolniej. To kosztowało 29 zł. Taka była cena na targach. A kropa wool, nie pamiętam ile kosztowała, ale chyba tyle co standardowo. I pamiętam, że jak poszłam, to było pierwsze stoisko, do którego poszłam, bo wiedziałam, że potrzebuję dużo i nie chciałam, żeby się wyprzedało. I weszłam z grubej rury, od razu powiedziałam 16 motków marcepana, to aż musieli pójść do samochodu. Bo nie było takiego zapasu tam na miejscu, na stoisku. To aż musiałam czekać, aż przyniosą z samochodu tą kropę. Także to kupiłam na kardiganik w moim rozmiarze, bo jestem duża dziewczyna, więc też chciałam, żeby kardigan był wygodny. Idę po książkę i pokażę Wam, o który kardigan chodzi. Wróciłam, dla tych, którzy nie oglądali tamtego odcinka, to pokażę, że chodzi o tę książkę, Knitting Magic Harry Potter. I tutaj jest wzór, jeden z najprostszych wzorów w tej książce według autorki. Wiem, że ten tekst bardzo lubi moja koleżanka Monika. 2 błyskawice, więc bardzo łatwy. Tak wygląda ten kardigan, przy czym u mnie będzie oczywiście w kolorze kropowym, bo mi taki szary nie pasuje. O, w takim będzie główny kolor i właśnie żółty, bordowy i żółty. To będzie ta wersja kolorystyczna z Gryffindorem i do tego właśnie kupiłam Tatra Wool. Ciekawe, czy to mnie będzie drapać. No, trzeba będzie przeżyć to. No. I to są wszystkie moje zakupy. A słuchajcie, jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy. Dogrywam już z ręki, tak się trzęsie kamera, ale zamówiłam sobie jeszcze torbę u Hanki. Miałam kupić torbę, ale ta, która mi się podobała, nie była wywracana na drugą stronę. Była największa, ale nie miała tych kieszonek, żeby ją wywrócić na drugą stronę i metki z drugiej strony. Dlatego pani z Hanki powiedziała, że mi ją, znaczy nie tę, tylko uszyję mi nową, ale z tym samym wzorem. Nawet sobie mogłam wybrać kolor, który będzie tam w tym środku, czyli na drugiej stronie. I wybrałam, zgadnijcie jaki. Pomarańczowy, ale ciemny. Nie taki pomarańczowy jak pomarańcza, tylko taki jak dynia. I odbiorę tę torbę w Dąbrowie Górniczej 18 maja, czyli za 2 tygodnie. Chciałam Wam to powiedzieć, bo oczywiście, że to jest dziwne, że ja nie kupiłam nic od Hanki, ale to tylko dlatego, że torba, która mi się podobała, nie miała tego, co chciałam. I właściwie już miałam kupione bilety do Dąbrowy Górniczej, więc jak ta pani powiedziała, że może mi uszyć do odbioru w Dąbrowie, no to czemu nie? No, także jeszcze jedna rzecz była dokupiona, właściwie zamówiona, a będzie odebrana w Dąbrowie na Splotfeście. Spędziłam na jarmarku ponad 4 godziny, bo przyjechałam koło 12, a przyjechałam koło 12, bo byłam na tej hali do 2 w nocy poprzedniego dnia. 4 godziny to okazało się bardzo mało, bo najwięcej czasu spędziłam na rozmowach i zakupach, na pogadankach, na jakimś przewijaniu nieswoich wełenek w ogóle. No na tym, na czym się spędza czas na targach, czyli na po prostu na tym, co jest najważniejsze w targach, czyli ludzie. I włóczki, ale ludzie przede wszystkim. Dlatego nie mam relacji, bo nie chodziłam z telefonem, nie nagrywałam. Musiałabym tam być jeszcze ze 4 godziny, żeby zrobić Wam taki materiał jak ze stoisk. Po 16 wyruszyłyśmy w stronę bulwaru, gdzie zaczynał się rejs. Witam się z Wami jeszcze raz wieczorem tego samego dnia, po tym jak nagrałam już prawie cały odcinek. I tak siedząc na kanapie, przy zachodzącym słońcu, przypomniało mi się,
że nie opowiedziałam Wam o naszym rejsie o zachodzie słońca. Otóż na jarmarku był też rejs. I rejs się zaczął z 10-minutowym opóźnieniem, bo czekałyśmy na ostatnie osoby, które biegły bulwarem. I były dwie strefy. Można było siedzieć na zewnątrz, na górze i na dole, na wysokości baru, w zamkniętym takim pokładzie. I ja na początku siedziałam na górze, ale tam był limit 50 osób i po pierwszym drinku się przesiadłam na dół. I potem, jak ja się przesiadłam na dół, to na górze się rozkręciła impreza. Była muzyka, dziewczyny tańczyły, były wygibasy. Co z takiego dziergo rejsu to się zrobił party boat w pewnym momencie. Widziałam, że dziewczyny się dobrze bawiły. Mam nadzieję, że będą miło wspominać. Ja uważam, że pomysł był świetny. Rejs trwał prawie 2 godziny. Popłynęliśmy najpierw na południe Krakowa, a potem z powrotem, mijając Wawel, na Kazimierz i wróciliśmy pod Wawel. Czyli pod tym Wawelem w sumie byliśmy 3 razy. Podczas wypłynięcia, w połowie rejsu i wracając. Stamtąd też wiem, że wiele osób udało się dalej na rynek albo na Kazimierz, że ta sobota nie skończyła się tym rejsem o 19:30. Wiem, że dużo osób potem chodziło po wielu knajpach, które są w Krakowie. Dziewczyny były na kolacjach, na drinkach, na imprezach, nawet słyszałam słowo klub, ale w planach, nie wiem, czy się odbył klub w praktyce. Natomiast ja, Monika i Małgosia z tego rejsu wróciłyśmy z powrotem do hali, gdzie jeszcze czekała na nas Ewa i sprzątanie. Ostatecznie wyszłyśmy stamtąd o 22:00 z hali. I tak jak wyglądałyśmy i czułyśmy się jak na tym memie. Pokażę. Ale powiem Wam szczerze, mimo że ja tego nie organizowałam, chyba gdybym organizowała, to nie żałowałabym, bo dziewczyny wiem, że były bardzo zmęczone, ale zadowolone i bardzo dumne. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej o tym, jak się organizuje targi, mogę zaprosić do siebie część dziewczyn, które odpowiadały za organizację i opowiedzą o różnych ciekawych aspektach. Jeśli Was to interesuje, napiszcie to w komentarzu poniżej. Jeśli takie osoby chętne będą, to nie wykluczam, że zaproszę gości i pogadamy sobie o tym, jak się robi targi w Polsce. Jako pomocnik organizatora i jako odwiedzający uważam, że targi były bardzo udane. Cieszę się, że są w końcu targi w Krakowie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku też będą. Nie wiem, czy ja będę je organizować, czy nie. To się jeszcze okaże. Ale nawet jak ja nie będę organizować, to mam nadzieję, że będą. I że będę mogła pójść jako odwiedzający i się obkupić znowu i spotkać z tyloma miłymi i kochanymi osobami. Na dzisiaj to już będzie wszystko. Szykuję dla Was już kolejny odcinek, ale ten chciałam w 100% poświęcić jarmarkowi. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja mam na imię Małgorzata, a to był Rysiowiec.